Would you give me 1 minute? Well, I'm gonna have to get someone. To jest 19-letni Lindy Jones, który w sierpniu 2019 roku w Karolinie Południowej został oskarżony o morderstwo. Lindy zabił 18-letniego Williego Antwana Fieldsa. Po śledztwie zarówno Lindy Jones, jak i jego młodszy brat Jalen Jones zostali aresztowani. Teraz na sali sądowej matka ofiary, Angela Fields, ma coś do powiedzenia Lindiemu. Ale zanim usłyszysz te słowa, które sprawiają, że serce pęka, zostaw łapkę w górę, ponieważ temat jest dość kontrowersyjny, a YouTube za takimi filmami nie przepada. Napisz komentarz sąd, a przypnę ci serduszko. Oglądaj do samego końca, ponieważ tylko wtedy poznasz najbardziej szokujące historie. Chciałam tylko, żebyś wiedział, co mi zabrali. Zabrali mi jedyne dziecko. To takie trudne. Jej mąż, Willie Clay Fields, próbował ją pocieszać, ale nagle ból stał się dla niego zbyt wielki. Ostatecznie funkcjonariusze zdołali oddzielić go od Lindiego. Lindy został skazany na 35 lat więzienia, a jego brat Jalen otrzymał wyrok 6 lat w więzieniu dla nieletnich. To jednak nie był jedyny przypadek, kiedy rodziny traciły kontrolę na sali sądowej. Jason Wilson nie był sam w swoim postępowaniu sądowym, podobnie jak w przypadku Michaela Madisona, seryjnego mordercy, który stawiał czoła wielu oskarżeniom, w tym 3 zarzutom morderstwa w stanie Ohio pomiędzy 2012 a 2013 rokiem. Michael zabił 3 kobiety, zanim został ostatecznie aresztowany. Przed przesłuchaniem wstępnym Michael dowiaduje się o skali swojego przestępstwa. Panie Madison, zamierzam przedstawić panu charakter oskarżeń, które są przeciwko panu, a także podsumować każde z nich oraz przedstawić potencjalne kary. Wiem, że miał pan możliwość porozmawiać z prawnikiem. Czy to prawda? W pierwszym zarzucie oskarżony jest pan o zabójstwo z premedytacją w naruszeniu kodeksu zrewidowanego stanu Ohio nr 293. W dniu 20 lipca celowo spowodował pan śmierć nieznanej kobiety podczas popełniania innego przestępstwa. Przestępstwo zostało popełnione od 1 tygodnia do 9 miesięcy przed odnalezieniem ciała. To jest morderstwo Jane Doe. Drugie morderstwo miało miejsce w tym samym czasie, około 22 lipca, kiedy Michael Madison celowo spowodował śmierć Angeli Deskins podczas popełniania innego przestępstwa. Przestępstwo to zostało popełnione 3 tygodnie lub kilka tygodni przed odnalezieniem ciała. A potem mamy trzeci zarzut morderstwa, który również miał miejsce około 22 lipca, kiedy Michael Madison celowo spowodował śmierć nieznanej kobiety podczas popełniania innego przestępstwa. Przestępstwo to zostało popełnione od 1 tygodnia do 1 miesiąca przed odnalezieniem ciała. Wszystkie te zarzuty to przestępstwa pierwszego stopnia, ponieważ są to morderstwa z premedytacją. Grozi za nie kara śmierci lub dożywotniego pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości $100 000. Czy rozumie to pan? Tak. Teraz w sądzie Van Terry, ojciec jednej z ofiar, zwraca się do sędziego. Tak, to teraz ja chyba powinienem w sercu wybaczyć temu klaunowi. Van Terry zwraca się teraz bezpośrednio do Michaela. Jednak prawdziwy szok przyszedł, gdy Michael uwolnił swoje szaleństwo w sali sądowej, uśmiechając się do Vana Terry'ego, uwalniając chaos. W końcu policji udało się przywrócić porządek, a postępowanie zostało wznowione. Teraz nadszedł czas, aby ława przysięgłych wydała swoją decyzję. Dlatego jednogłośnie uznajemy, że kara śmierci powinna zostać nałożona na oskarżonego Michaela Madisona. Po zaleceniu ławy przysięgłych sędzia Nancy McDonnell odczytuje swój wyrok. Uderza mnie niewyobrażalna nieludzkość tego, co jeden człowiek może uczynić nie jednemu, ale trzem osobom. To jest niepojęte. Mogłeś przyjąć Lorda i zmarły Chatia Shea, Angelę Deskins oraz Charelle Terry do swojego mieszkania w swoich zepsutych celach. Przystąpiłeś do nadużywania zwłok tych trzech ofiar. Rozebrałeś im dolne części ciała, złożyłeś je na pół, wiążąc je tak, aby ich stopy były przy uszach, owinąłeś je w wiele warstw worków na śmieci i porzuciłeś je. Po rozważeniu odpowiednich dowodów, zeznań oraz materiałów przyjętych w łagodzeniu kary, sąd orzeka, że zaostrzające okoliczności takie jak morderstwo z premedytacją, porwanie oraz przestępstwo, za które oskarżony został skazany, przewyższają okoliczności łagodzące dowodami ponad wszelką wątpliwość. W związku z tym na oskarżonego Michaela Madisona nałożona zostaje kara śmierci w sprawach 1., 4. oraz 7. Po ogłoszeniu wyroku rodziny ofiar wyrażają swoje uczucia. Michael Madison wciąż czeka na swoją karę śmierci w więzieniu. Larry Nassar, który staje w obliczu wielu oskarżeń o nadużycia seksualne, był lekarzem sportowym na Uniwersytecie Michigan i współpracował z USA Gymnastics, kiedy policja otrzymała doniesienia o jego przestępstwach. Jednak podczas śledztwa Larry miał zupełnie inną wersję wydarzeń. Nie rozumiem, dlaczego nic nie powiedziała, jeśli była. Jeśli w jakikolwiek sposób była naruszona. Nie było żadnej komunikacji. Czy kiedykolwiek odczuwasz podniecenie podczas tych badań? Nie powinienem być poddawany badaniu. Tak, dlatego rozmawiam z tobą o tym, ponieważ ta młoda dziewczyna i jej matka zaobserwowały to niejednokrotnie podczas leczenia. Jeśli wystąpiło podniecenie, to nie wiem. Kiedy jesteś facetem, czasami coś takiego się zdarza. Prawda dogoniła go i został aresztowany. Teraz w sądzie jego ofiary stają na mównicy. Zeznaję, aby świat wiedział, że jesteś obrzydliwym kłamcą. Jedna po drugiej. Nazywam się Jessica Tomaso, znana również jako ofiara A. Zostałam seksualnie zaatakowana przez Larry'ego Nassara, gdy miałam 9 i 12 lat. Złamałeś i zniszczyłeś życie wielu dziewczyn. Manipulowałeś nami, abyśmy ci ufały, bo byłeś lekarzem, a lekarze nie robią nic złego, tylko leczą. Ty nie jesteś uzdrowicielem. Teraz nadszedł czas, aby rodzice zwrócili się do Larry'ego. Nie wiem, kim jesteś. Może nigdy nie wiedziałam. Może żadna z nas nie wiedziała. Ale Larry, to ty zrobiłeś to sobie i nam. Więzień Nassar to jest twoje imię i nie zapominaj o tym. A podczas gdy my wszyscy przesuwamy góry, ty, Larry, nie będziesz miał innego wyboru, jak tylko siedzieć w więzieniu i czekać na śmierć. I zapytałam, czy jest gotowa na lunch, a ona powiedziała, że nie, mamo, chcę tylko wrócić do domu. Zapytałam, co się stało, czy boli ją coś, a ona odpowiedziała, mamo, chcę tylko wrócić do domu. Powiedziałam dobrze, więc wsiadłyśmy do samochodu, a ona zaczęła płakać. Zapytałam Chelsea, co się stało, a ona odpowiedziała, mamo, on dotknął mnie, a jego ręce nie były w rękawiczkach. Powiedziałam Chelsea, byłam tam w pokoju, a ona powiedziała, nie widziałaś, co się działo, mamo, on mnie zranił. A w 2009 roku odebrała sobie życie, nie mogła już znieść bólu. Minie 10 lat w marcu. Dla tego konkretnego rodzica łzy Larry'ego nie mają żadnej wartości. Słowa nie wystarczą. Proszę cię, jako część wyroku pozwól mi na 5 minut w zamkniętym pokoju z tym demonem. Zrobisz to? To nie jest tak, że odpowiedź to tak lub nie. Czy dasz mi 1 minutę? Wiesz, że nie mogę tego zrobić, to nie tak działa. Ostatecznie Larry staje na mównicy. Czuję, że w porównaniu do bólu, traumy i emocjonalnego zniszczenia, które wszyscy odczuwacie, nie ma słów, które mogłyby opisać, jak bardzo żałuję tego, co się wydarzyło. Nie ma akceptowalnych przeprosin. Na końcu sędzia wydaje wyrok. Uważam, że nie rozumiesz, że jesteś niebezpieczny. Nadal pozostajesz niebezpieczny. Jestem sędzią, który wierzy w życie i rehabilitację, kiedy rehabilitacja jest możliwa. Miałem wielu oskarżonych, którzy wracali tutaj i pokazywali mi wspaniałe rzeczy, które zrobili w swoim życiu po odbyciu kary. Nie uważam, że to możliwe z tobą. Twoja decyzja o napaści była precyzyjna, wyrachowana, manipulacyjna, podstępna, ohydna. Nie mam więcej słów, ponieważ twoje ofiary powiedziały już to wszystko. Nie chcę tego powtarzać, panie. Wskazuję cię na 175 lat, co stanowi 2100 miesięcy. Właśnie wydałam twój wyrok śmierci. Powiedziałam ci, że nie jestem miła. Dziękuję, to wszystko. Larry spędzi resztę swojego życia w więzieniu. Osiemnastoletni Paytona Gendrona stoi przed wieloma zarzutami o morderstwo. O mój Boże, zastrzelił tak wiele osób. 14 maja 2022 roku Payton, białego supremacisty, otworzył ogień w dominującym sklepie Tops Friendly Market w Nowym Jorku. Niestety 10 czarnoskórych osób straciło życie, a 3 inne zostały ranne, zanim w końcu został aresztowany. Teraz w sądzie członkowie rodzin ofiar dają mu znać, co o nim myślą. Pisząc to, łzy spływały mi po policzkach, myśląc o tym, jaką piękną osobę mi odebrałeś. Moja córka, Robbie, była młodą kobietą. Nie była zamężna, nie miała dzieci, a teraz już ich nie będzie. Robbie była naszą najmłodszą córką. Kiedy ludzie pytają, ile masz dzieci, nie wiem, co powiedzieć. Zniszczyłeś nasze życie na zawsze. Nie ma dnia, który by minął, żebym nie pamiętała 14 maja. A gdybym była tam 2 minuty wcześniej, mogłabym być w tym sklepie. Cały czas myślę, czy mogłam uratować moją ciocię, czy mogłam pomóc jej uciec przed kulami, czy moja mama musiałaby cierpieć bardziej i stracić swoją córkę, wnuczkę i siostrę. Jednym z najbardziej poruszających oświadczeń była wypowiedź Barbary Massey. Nazywam się Barbara Massey. Jestem siostrą K. Massey. Zabiłeś moją siostrę. Kat była ciotką, wspaniałą ciotką, kuzynką, przyjaciółką. Kat była osobą, która robiła wszystko dla innych. Osobiście chciałabym cię udusić i zostawić swoje odciski palców na twojej szyi, ponieważ to, co zrobiłeś, było niepotrzebne. Przyjechałeś 200 kilometrów do Buffalo, nawet nie znasz żadnych czarnoskórych ludzi. Lepiej pomyśl o tych miejscach, lepiej powiedz policji. Dziękuję, że mnie chronicie, bo zrobię ci krzywdę. Sprawiłeś, że jestem chora, moja rodzina płacze. Tęsknię za moją siostrą każdego dnia. Nie lubisz czarnoskórych ludzi? Człowieku, nie wiesz nic o czarnoskórych ludziach. Jesteśmy ludźmi. Chcemy, żeby nasze dzieci chodziły do dobrych szkół. Kochamy nasze dzieci. Jednak podczas jej wystąpienia rzekomy członek rodziny chciał dać Paytonowi znać, co czuje. Nie wchodzimy do żadnych dzielnic i nie zabijamy ludzi. Na szczęście policja była w stanie uspokoić sytuację. Teraz nadszedł czas, aby Payton przemówił. Bardzo mi przykro z powodu bólu, który zmusiłem ofiary i ich rodziny do znoszenia. Bardzo mi przykro za odebranie życia waszych bliskich. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo żałuję wszystkich decyzji, które podjąłem prowadząc do moich działań 14 maja. Tego dnia zrobiłem coś strasznego. Zastrzeliłem i zabiłem ludzi tylko dlatego, że byli czarnoskórzy. Patrząc wstecz, nie mogę uwierzyć, że naprawdę to zrobiłem. Wierzyłem w to, co czytałem w internecie i działałem z nienawiści. Wiem, że nie mogę cofnąć czasu, ale życzyłbym sobie, żebym mógł. I nie chcę, żeby ktokolwiek inspirował się mną i tym, co zrobiłem. Na końcu sędzia odczytuje wyrok. Szkody, które wyrządziłeś, są zbyt wielkie, a ludzie, których skrzywdziłeś, są zbyt cennymi członkami tej społeczności. Nigdy więcej nie ujrzysz światła dziennego jako wolny człowiek. To wyrok tego sądu za twoją winę na pierwszym punkcie aktu oskarżenia. Wewnętrzny akt terroryzmu zmotywowany nienawiścią w pierwszym stopniu, przestępstwo pierwszej kategorii. Skazuje cię na dożywocie bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Payton został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie. 23-letni Quinn Bowes, który stawił czoła zarzutom o morderstwo, zasiadł na ławie oskarżonych za zabójstwo swojego 11-miesięcznego syna. Quinn został uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia. Jednak w momencie, gdy był odprowadzany, wydarzyło się coś niespodziewanego. Jeremiah Matthew Lay, wujek dziecka, uderzył go, zanim został obezwładniony przez policję. Jeremiah ostatecznie został skazany na 179 dni więzienia za swoje działania. Chociaż było jasne, że Jeremiah nie był zadowolony z tego, co zrobił Quinn, jego reakcja na wyrok przypominała przypadek Washona Flowersa, który również stawiał czoła zarzutom o morderstwo. Spór o palenie papierosów doprowadził Washona do śmiertelnego postrzelenia jego żony, Jamie Thomas Flowers. Teraz w sądzie córka ofiary opowiada, co się wydarzyło. On był drażliwy i powiedział, że jest dorosłym mężczyzną. Jeśli chce kupić papierosy, to je kupi. Zjechał na ziemię i zaczął dusić moją matkę. Właściwie usłyszałem, jak krzyczała: nie musisz tego robić, proszę, nie rób tego, nie musisz tego robić. Jednak podczas ogłoszenia wyroku London Thomas, syn ofiary, nie mógł się powstrzymać. Washon ostatecznie został skazany na dożywotnie więzienie. Kiedy emocje w sądzie sięgnęły zenitu, działania Londona Thomasa i Kevina Halla zmusiły nas do zadania pytania o samą poczytalność. To 15-letni James Douglas Gonzalez, który zasiadł na ławie oskarżonych za zabicie Edwarda Halla. W sądzie ława przysięgłych uznała Jamesa za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie morderstwa. Wściekły Kevin Hall, młodszy brat ofiary, wybuchł, a policja musiała interweniować, aby przywrócić porządek. Eventually the police were able to restore order. James wyszedł z ataku bez obrażeń, a Kevin został skazany na 5 dni w więzieniu. Kiedy już myślałeś, że widziałeś wszystko, kolejny oskarżony zaskoczył swoim dzikim wystąpieniem w sądzie. Dwayne Smith stawił się w sądzie w sprawie ogłoszenia wyroku dla Clifforda Thomasa. Clifford i jego dziewczyna zostali aresztowani za zabicie 3-letniej Jamie, córki Dwayne'a Smitha. W sądzie Dwayne zbliża się do mównicy, aby wygłosić swoje oświadczenie dotyczące wpływu na ofiarę, ale postanawia wywrzeć inny rodzaj wpływu. Można zobaczyć dziewczynę Clifforda oraz matkę dziecka w łzach. W końcu policja oddziela obu mężczyzn, a sesja zostaje przełożona. Clifford i jego dziewczyna zostali później skazani na maksymalnie 15 lat więzienia. Dwayne Smith jest doskonałym przykładem ofiary, która szaleje w sądzie. Czy jednak sprawa Dale'a Williamsa może być nawet odrobinę bardziej szalona? To Dale Williams, który stoi w obliczu zarzutów o morderstwo. W czerwcu 2017 roku Dale zepchnął swoją byłą dziewczynę, Elizabeth Pledger Stewart, z drogi, powodując jej wypadek. Następnie Dale wielokrotnie postrzelił ją śmiertelnie, gdy naoczny świadek przyglądał się zdarzeniu. Teraz w sądzie córka ofiary jest gotowa wygłosić swoje oświadczenie, ale synowie ofiary mieli inne plany. Policja musiała użyć tasera, aby przywrócić porządek w sądzie. Sesja została przełożona, a tym razem ciotka ofiary mogła wyrazić swoje zdanie. Kiedy go zobaczyliśmy, miał tyle emocji z powodu wspomnienia, jak zabił moją siostrzenicę. Ostatecznie Dale został skazany na 15 lat więzienia. To jednak nie koniec, dwóch braci również pojawiło się w sądzie. Dale nadal odbywa swoją karę w więzieniu. Tristana Laro staje w obliczu zarzutów o morderstwo pierwszego stopnia w Utah. 23 sierpnia 2009 roku Tristan zastrzelił swoją żonę, 19-letnią Misty Lamro, w ich domu. Ostatecznie Tristan został aresztowany. Teraz na sali sądowej brat Misty, Jason Wilson, podchodzi do podium, aby wygłosić oświadczenie o wpływie na ofiarę, ale nie przed tym, jak rzuci Tristanowi zabójcze spojrzenie. Pomimo przerażającej wagi zbrodni Tristana, jego zachowanie na sali sądowej wywoła zdumienie. Podczas gdy Jason mówi sądowi, jak morderstwo wpłynęło na jego życie, Tristan wydaje się być obojętny, kołysząc się na krześle. Po kilku minutach, podczas gdy Jason zwraca się do sędziego, jego uwaga skupia się na mordercy jego siostry. Jednak brak skruchy ze strony Tristana wścieka Jasona, który pragnie, by ten wiedział, jak się czuje. Jednakże deputowani byli w gotowości, aby zareagować na wszelkie realne zagrożenia. Po całym chaosie funkcjonariusze przywrócili porządek. Ostatecznie Tristan został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Diamond Alvarez. Matka Diamond stawiła się w sądzie na proces 19-letniego Franka De Leona Jr., który 11 stycznia 2023 roku zabił jej 16-letnią córkę, strzelając do niej 22 razy. Diamond była wtedy na spacerze z psem. Śledztwo wykazało, że Diamond i Frank byli w związku, który zbliżał się do końca. Frank został natychmiast aresztowany. Jeśli myślisz, że Frank okaże skruchę za swoje czyny, przygotuj się na szokujące zachowanie podczas rozprawy. Matka Diamond, składając swoje oświadczenie, powiedziała zabójcy, jak się czuje. Frank uśmiechnął się z ironią. Rozwścieczona matka Diamond ruszyła w jego kierunku, ale zanim zdołała dotrzeć do mordercy, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Wujek Diamond wpadł do akcji i zaatakował Franka. Matka Franka rzuciła się na obronę syna, atakując matkę Diamond, co z kolei wywołało reakcję ciotki Diamond, która zaatakowała matkę Franka. Ostatecznie policja zdołała rozdzielić obie rodziny. Po bójce matka Diamond powiedziała mediom: To było złe z mojej strony, to było złe z naszej strony, bo nie jesteśmy potworami, ale czuję tyle nienawiści, bo chcę odzyskać moją córkę. To, co on zrobił, było straszne. Widząc moją córkę tam i patrząc na niego, jak się śmiał w moją twarz, to było bardzo złe. Bardzo mi przykro za to. Ostatecznie Frank przyjął ugodę i został skazany na 45 lat więzienia. Na szczęście funkcjonariusze byli przygotowani i zareagowali, zanim doszło do całkowitego chaosu.